Witamy Państwa w programie Czarno na Białym, w pierwszym w Polsce show w toku. Czarno na Białym, jeżeli pozwolisz, to po staropolsku chcielibyśmy prosić Cię o to, żebyśmy mogli przejść na ty. Na ty. Tak. Na ty. No tak, stało się. Żeby przejść, trzeba wstać. Dobra. I teraz możemy zacząć. Proszę Państwa, witamy 40? W programie. Tak, 40. 40%. Może przywitajmy się z widzami, dobrze? Tutaj, do tej kamery. Wyginam śmiało ciało. Showtime, jedna nece, wiska glitra i paliecze. Showtime, ty showtime. Ale niestety mężczyzna to nie tylko twarz, ale także ciało. Panie premierze, klatkę już wszyscy widzieliśmy, to teraz poproszę po ślady. Nie. No nie, tego nie było w scenariuszu. Nie, nie, nie. Nie wiem, co teraz na to Julia Pitera, jak na to wygląda, ale może wyobrażam sobie, że teraz w ogóle ta koszulka tak się rozchodzi, ona nareszcie może się w pełni oddać emocjom. Nie, no pani Pitera po prostu powiedziała, że różni mężczyźni się jej podobają. Rzeczywiście jednym się podobam ja, a drugim bracia Kaczyńscy. To się jakoś tak ściąga, wiem, że to się coś nie widzi. Nie wiem, którą stroną za wiem, bardzo, ale myślę, że tą obciętą. Showtime, jedna nece, wiska glitra i paliecze. Showtime. Spokojnie, daje radę. No jak jest? Nas klub o varietyer, o the drag show, o kabarier. Showtime, the showtime of the dawn. Wciągaj włosy i wszyscy założyliśmy się. A niech on k***a ściąga. Obległa przepaść dzieli mnie
Kochać mogę cię codziennie. Proszę zobaczyć. Filmujemy pana za pana przyzwoleniem. Niektórzy mają podsłuchy i nikt o tym nie wie i nawet się nie domyśla, natomiast my zaprosiliśmy pana do superstacji, żeby za pana przyzwoleniem pana sfilmować i właśnie to teraz robi i o tym była ta piosenka. Jestem skupiony i badawczy, analityczny. Ale właśnie, proszę pana, panie Oleksy, ale nie, ja chciałam poprosić pana o to, żeby pan przejechał się ze mną. No mowy nie ma. Ale widzę, że nie, jesteś troszeczkę spięty. Czemu nie chcesz usiąść na tym rowerze? To jest zbyt na pokaz, wiadomo, że nie jest to element mojego codziennego zachowania. No właśnie, ale to jest show, pierwszy w Polsce show w toku. No jakie show, to trzymam ten rower i zapewniam, że... Spróbuj się dosiąść do niego. Nie będę się dosiadał, tam dajcie spokój. Zajmuje się na co dzień Dawid? Kreacją wizerunku. Kreacją wizerunku. Własnego. Miłe. Czy chciałabyś, żeby kreował twój wizerunek? Nie wykluczam. Troszeczkę? Dalej. Do kamery. Czyli toples męski jest nie karany, toples kobiecy jest karany, tak? Do której kamery się pokazujemy? Dla wszystkich telewizek superstar. Tak. Dawid Ozdoba. Słuchajcie, kroję go w telewizji. Słuchaj, musisz obrać całego, zobaczymy, ale rzeczywiście... Nie idzie mi to dobrze, od razu powiem. Paczki na przykład tej w ogóle nie potrafię zrobić, także jak mam tam ochotę, to jakaś restauracja dobra. Ale wiesz co, niektórzy mężczyźni... Jezu, słuchajcie, tak się staram, a ja widzę, że po prostu to napięcie! Super! Super. I one tak jakoś robią zawsze o tak. Tak. Natura daje znak, że świat o pomoc woła. A ja jestem ptak. I zanim mnie poślubisz, daj mi słowo, że ty braci mniejszych lubisz. A poślesz tylko mnie. Żyj, żyj, żyj ekologicznie. Jest więc piłki pszeniczne. Chroń, chroń gatunki niedobre w lesie i na łące. Set, segregują spady. Świat bez siebie nie da sobie rady. A wieczorem przytul troszkę. Ja poproszę, może pomogę, bo wiesz, zdejmę, tak? Tak, ale tak daj mi troszeczkę, nie rzucaj się za bardzo, dlatego, to że to jest ja mikrofon. Przyniosę. Tak, powiesimy tutaj elegancko, żeby było widać, że tak. Mamy szacunek. Jaki rozmiar? Jestem XL-ka chyba. XL-ka. Jim Morrison był troszeczkę, mnie się wydaje, niższy. Co? Oj, troszeczkę niższy. Tak. A jak tutaj dobrze wchodzi? Ty miał dłuższe włosy. Ale, jak jest? Ale wtedy był modny. Tak jak granat. Czekaj, bo to wszystko się ci urwał lewą rękę. Coś takiego to było. I czapeczkę. Ojej, ale jestem potężny, nie? To troszeczkę... Słuchajcie, po prostu... Proszę bardzo, i na środek. To jest standard, Polacy doznają. Coś błyszczy z dala, banda cyganów ogień rozpala. A nie ma coś... Melodia znana? Hej, tam pod lasem... Coś błyszczy z dala, to ja może będę robiła ten... banda cyganów, ogień rozpala.